Klaudia, dlaczego dopiero po kilku tygodniach zdecydowałaś się powiedzieć, że chorowałaś na koronawirusa? Wiesz Bo co? niektórzy celebryci chwalą się od razu, niektóre gwiazdy, że a mam. Tylko, że to nie ma się czym chwalić. Ja naprawdę byłam wystraszona, ja się naprawdę źle czułam i jakaś taka atencja i panika wokół tego była mi absolutnie niezbędna, więc to był taki czas, gdzie chciałam się skupić na tym, żeby wyzdrowieć, martwiłam się o siebie, o bliskich, więc nie miałam potrzeby takiej, żeby się z tym afiszować i z tym dzielić. Jestem jednym z pierwszych dziennikarzy, który rozmawia z tobą po przebyciu tej choroby, więc czuję się w obowiązku, żeby zapytać się, jakie miałaś objawy, że stwierdziłaś, o, to może być to. No, objawy były bardzo specyficzne i chyba takie jednoznaczne. Po prostu pewnego dnia mnie totalnie ścięło z nóg. Ten wirus faktycznie jest dość specyficzny i chyba po tym, co przeżyłam, zaczęłam wierzyć, że może być groźny, bo faktycznie ja niewiele choruję w życiu, jestem raczej taką mocną sztuką, ale naprawdę mocną, twardą. Ale faktycznie no, wirus ściął mnie z nóg, a totalny, przerażający ból mięśni, zero mocy, okropny ból głowy, ból oczodołów, zupełnie straciłam apetyt, po kilku dniach straciłam węch i smak, taki absolutny, że po prostu cokolwiek bym pomuchała i posmakowała, to nie. Dolegliwości żołądkowe, taki specyficzny kaszel, trochę tak dusiło w klatce piersiowej, także jakby wszystkie takie typowe objawy. No, całe szczęście nie miałam, ja mam astmę, więc obawiałam się problemów z oddychaniem czy tam z dusznościami. Obawiałam się tego, że będzie potrzebna gdzieś tam w późniejszym etapie hospitalizacji, ale całe szczęście się wyrzucałam z tego. A kiedy to było? No, jakiś już dłuższy czas temu. A co to znaczy dłuższy czas temu? Nie pamiętam, złe momenty ze swojego życia lubię wymazywać. No dobra, to na sam koniec tego wątku chciałbym się ciebie zapytać, jak reagujesz na teorie spiskowe innych gwiazd, że nie ma koronawirusa. Denerwuje cię to? Wiesz co, ja powiem szczerze, ja niewiele wiem o tych wszystkich teoriach i plotkach. Coś może mi się obiło o uszy, że faktycznie jest taka grupa ludzi, którzy to podważają i uważają, że koronawirus to jest fake. No, ja tak nie uważam. Faktycznie, znaczy ja w zasadzie od początku nie zauważyłam tego. No było, myślałam bardziej, że mnie to nie dotyczy, bo przecież ja jestem taka silna i mnie ten wirus nie dopadnie. Może w tą stronę bardziej myślałam, no ale faktycznie jak już go przebyłam, no to mogę stwierdzić, że no, że jest ten koronawirus i jest naprawdę bardzo specyficzny, bo tak naprawdę dochodziłam do siebie bardzo długo, bo nawet mimo tego, że nie miałam tych problemów z oddychaniem i jakiegoś takiego strasznie uporczywego tego kaszlu, to mój organizm był w bardzo dziwny sposób taki wykończony, wycieńczony, że ja przez kolejne 2-3 tygodnie nie miałam absolutnie zero siły.